Cześć, witajcie na kanale Książkodzieje. Dzisiaj przychodzimy do Was z filmem, w którym będziemy Wam opowiadać o niebanalnych bohaterach. A jako, że dawno nie było mnie przed kamerą, to cześć. Kacper się mnie ostatnio pytał na pomysł na jakiś film, no to ja mu mówię, no to może zrobimy o jakichś właśnie takich bohaterach, którzy zapadli nam jakoś w pamięć, nie są tacy schematyczni. Jak wiecie, my jednak czytamy głównie fantastyki młodzieżowe, a tam jednak mam wrażenie, łatwo jest wpaść w jakieś schematy, więc dzisiaj przedstawimy Wam takie właśnie według nas niebanalne postaci, które jakoś utkwiły nam w pamięci. Marta tak zaczęła poważnie, że aż mnie zatkało, powiem Wam. Czemu poważnie? No, nie wiem, tak jakoś miałem odczucie. Dobra, no to teraz Ty zacznij może. Jakiego bohatera wybrałeś jako pierwszy, jako takiego wyjątkowego? Którego wyjątkowego? Wybrałem kilku i zacznę od książki, którą dawno już przeczytałem. I tutaj o bohaterze za dużo nie mogę powiedzieć, ale jest niebanalny. Jest to Michael z książki W sieci umysłów Jamesa Dashnera. To jest ciekawa postać, aczkolwiek tak bardzo inna. Dopiero dowiadujemy się o tej jej inności pod koniec ostatniego tomu, więc no ja tutaj za bardzo o niej nie mogę powiedzieć. Bo tak to wydaje się to taki w miarę zwykły chłopak. W ogóle jeśli ktoś nie kojarzy książki, to to jest książka, w której trafiamy do świata, gdzie technologia takiej wirtualnej rzeczywistości... Technologia tak ma. W wirtualnej rzeczywistości jest mega rozwinięta i jest tam taki system jak Wirtnet czy coś takiego. I ludzie tam po prostu spędzają czas, grają i tak dalej. I pojawia się tam cyberprzestępca, chyba tak to można nazwać, który zaczyna seryjnie mordować. I rząd chce wynająć hakera, który no jakby spróbuje powstrzymać tego cyberprzestępcę. No i pada na młodego chłopaka. Dlaczego i tak dalej, no to już się musicie sami dowiedzieć. Z początku mnie zastanawiało w tej książce, dlaczego to akurat taka osoba, wiecie, hakerzy to raczej... Dobra, młodzi ludzie mają smykałkę do takich rzeczy, ale no przeważnie to się bierze profesjonalistów. No i tutaj wszystko tak idealnie rozmywa się dopiero w właśnie trzecim tomie, kiedy się dużo na temat tego chłopaka dowiadujemy. I ta postać jest dla Ciebie wyjątkowa. Tak, jest wyjątkowa z tego względu, właśnie z tego ostatniego tomu. I tutaj ciężko mi powiedzieć Wam, dlaczego jest taka wyjątkowa, bo zaspoileruję całą książkę. Dobra. Więc tak. To ja może zacznę tak... powiedziałabym niestandardowo, od Twojej ulubionej książki, jaką jest Lustrzanna. O ty, tak, moja ulubiona książka. Nie zapomnę, ile razy już obiecałem Marcie, że przeczytam drugi tom i dalej go nie przeczytałem. Spokojnie, ja dalej nie przeczytałam czwartego, ostatniego. Ale mam nadzieję, że tamta bohaterka się nie zmienia, bo chodzi tutaj właśnie o główną postać, czyli Ofelię. I możecie się zastanawiać, dlaczego Ofelia. Ja bym powiedziała, że ona jest wyjątkowa przez brak swojej wyjątkowości. Znaczy, dobra, Ofelia ma jakieś tam moce, tak, dobra, przechodzi przez te lustra, ale jest też raczej niezdarą i Ofelia nie jest też taką znowu typową szarą myszką, bo powiedzmy sobie szczerze, że ona nie jest taka jak wszystkie te główne bohaterki, byśmy powiedzieli w tego typu książkach, że właśnie, że jest taka mega pyskata, jakaś odważna, no, nie tak. Wiem... skoczy w ogień. Okej, okay, Ofelia jest zdeterminowana i też właśnie pokazuje w tych książkach swoją niezależność. Czasami właśnie wychodzi ponad to wszystko, ale raczej jest taką właśnie... Właśnie, ale raczej, zwłaszcza w tym pierwszym tomie, obserwujemy ją jako taką zacofaną, właśnie przez którą matka podejmuje za nią decyzję, ona się niby za bardzo na to nie zgadza, no ale za bardzo nie ma też wyjścia, więc... Dla mnie właśnie Ofelia jest taka wyjątkowa przez brak swojej wyjątkowości i będę to podkreślać, no bo nie jest do końca szarą myszką, ale nie jest też taką bohaterką, która by bardzo przodowała i jakąś była taką liderką. Jest taką typową bohaterką fantastyki młodzieżowej. Tak. Przeważnie mamy takie mocne bohaterki i one coś tam wyrabiają, a ona jest właśnie taką w miarę spokojną. Tak, i tu bym podkreśliła, że może to jest taki nic nieznaczący szczegół, ale Ofelia nosi okulary. A pomyślmy sobie, ile bohaterek w tego typu książkach, w których jest magia czy coś takiego, nosi okulary. No dobra, Harry'ego Pottera nie liczyłem, bo raczej moda na to nie przeszła na inne postaci z innych książek. Tak. Tutaj jest jeszcze Lydia z książek Daniel L. Jensen, ale to bym powiedziała jest taką rzadkością, że
właśnie, że nosi okular. Skoro Marta tu wyskoczyła z taką dość spokojną bohaterką, to ja rzucę tutaj bohaterkę, która jest bardzo, ale to bardzo dominująca, która dąży w taki chory sposób do osiągnięcia swoich celów, jest bardzo mocno zaangażowana w rewolucję. I mam tu na myśli Paige Mahoney. Z czasu żniw. Z czasu żniw, tak, Samanthy Shannon. Ta bohaterka dąży do osiągania swoich celów w taki sposób, że nieważne, czy to będzie jej życie poświęcone, czy ona ma się całkowicie poświęcić, czy umrze, czy będzie żyła, czy będzie chora, nie wiadomo co. Ona musi tak, dążyć do tego celu. Bardzo właśnie mocno się angażuje w tą całą rewolucję. Ona tam w sumie ją tak popycha do przodu, przeprowadza. No tak, tak. Jest taką liderką tym wszystkim. Tak. No i właśnie to jej chore zaangażowanie w to wszystko jest taką wyjątkowością. Bo są różne bohaterki, które w jakiś sposób się właśnie angażują w różne te... Znaczy, no, bohaterki. Bohaterowie ogólnie książek, którzy się angażują w jakieś rewolucje czy coś takiego. No ale chyba się nie spotkałem z takim bohaterem, żeby aż tak się właśnie w to wszystko, no, angażował. No innego słowa to chyba nie umiem użyć. Tak. I w tej książce jest też fajny wątek miłosny. Znaczy wiem, że tak to teraz rzuciłam, ale tak mówię. W sumie, chociaż jakby się zastanowić. A nie, dobra, nie będę nic mówić, bo nie chcę spoilerować, bo pomyślałam o jeszcze jednej wyjątkowej postaci z tej książki, ale to może nie będę o tym mówić. Przejdźmy natomiast do mojej kolejnej. I ja tutaj wybrałam Axlin z księgi Axlin. Chyba ty też? No, wybrałam, można powiedzieć. Mentalnie ją wybrałem. A, mentalnie ją wybrałam. Tak. Okej, okay. No to właśnie. Axlin to jest dla mnie w ogóle wyjątkowa bohaterka, bo ona też na tle tych wszystkich młodzieżówek, tam też jest taki świat fantastyczny, tam walczymy z potworami, ale Axlin, po pierwsze, nie jest żadnym wybrańcem, nie ma żadnych mocy i do końca taka pozostaje, zwykła dziewczyna. Ona na domiar złego jest nie w pełni sprawna, ponieważ ma chorą nogę. Więc to też jej dodaje takiej właśnie takiej siły, takiej woli walki, że my jej tym bardziej kibicujemy. Ona się chce wyrwać z tej wsi, ona się chce uczyć, ona nie chce pozostawać wśród tych ludzi, którzy uważają, że właśnie, że jedynym zadaniem kobiety, no to właśnie jest podtrzymanie tego rodu, żeby oni dalej mogli walczyć z tymi potworami. Ta dziewczyna jest o tyle ciekawa, że ona właśnie mimo tych swoich słabości wie, że w tej wiosce za dużo ona nie może pomóc, zostaje tą kronikarką i ona właśnie wie, że w tym jest dobra i w tym się chce kształcić i żeby tak, nie ograniczać wioski. Tak, chce walczyć za pomocą, można powiedzieć, wiedzy tak naprawdę. Tak. I to jest dla mnie naprawdę wyjątkowa postać, bo ona, można powiedzieć, do samego końca pozostaje tą zwykłą dziewczyną, prawda? No tam tak. Dalej mamy, dobra, mamy bohaterów, którzy właśnie okazuje się, że mają jakieś tam moce i oni dopiero mogą jakoś w specjalny sposób walczyć z tymi potworami, ale nie Axlin. Właśnie, oni, ci inni bohaterowie walczą w taki swój, no magiczny trochę sposób, no bo mają tam jakieś moce, a ona zawsze pozostaje tą zwykłą dziewczynką, która w takie zwykłe, przyziemne sposoby walczy. Zioła, jakieś tam inne różne rzeczy. To, co zwykły człowiek potrafi wziąć do ręki i no tym właśnie walczyć w jakiś dokładnie tam sposób. I to też właśnie jest wyjątkowość tej postaci bez jakiejś wielkiej wyjątkowości. Tylko taka zwyczajność. Teraz wyniesiemy się trochę w greckie niebiosa i odwiedzimy Olimp. A na Olimpie odwiedzimy Apolla. To jest też dla mnie taka wyjątkowa postać. Ja tego bohatera poznałem pierwsze w serii Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy. Tam był takim, no, zapatrzonym trochę w siebie osobnikiem, raczej nie myślał za bardzo o innych. Tak, ja wiem tyle, że on był taki, nie wiem, samolubny, zapatrzony w siebie, narcystyczny. Tak. I Zeus go zesłał na ziemię? Tak. No, ja tyle wiem z tych książek. Dobrze, to przeszłaś już do książki Apollo i Boskie Próby. Okay. Właśnie, Zeus za karę zsyła tego Apolla na ziemię, bo się miarka przebrała. I on ma tutaj właśnie pożyć na tej ziemi, żeby odkupić swoje winy i móc wrócić na Olimp. I przez wszystkie tomy tej serii on się zmienia. I ta zmiana w tym bohaterze mi się naprawdę podoba. Mamy bohaterów, którzy się zmieniają, ale to był Bóg, który został z wysoka zrzucony, no,
tutaj na, no można powiedzieć, do plebsu. No w sumie tak. No tak. I on tutaj próbuje się odnaleźć, poznaje parę osób, z którymi dość mu ciężko, ale też on tutaj na ziemi zostaje traktowany jak zwykły człowiek, nie jak Bóg, więc to też właśnie mu pozwala zmienić się. I na koniec wychodzi naprawdę jako taka inna, dużo lepsza postać, bo z początku można by go nawet nie lubić, bo za bardzo się wynosił, a później właśnie ta zmiana jego, te, takie... Właśnie, on nie dąży do tego, żeby się zmienić, ale tak czy siak się zmienia. I to było wyjątkowe. Czyli to jest dla ciebie wyjątkowe ze względu na tą właśnie ewolucję tej postaci? Tak, bo ta ewolucja jest taka nietypowa. Okej, dobra, rozumiem. To ja z twoich Apollo i boskich prób, tak? Mhm. Przeniesiemy się w bardziej klasyczne klimaty. Bo ja tu chciałam wspomnieć o Elizabeth Bennet z Dumy i Uprzedzenia, Jane Austen. To jest dla mnie wyjątkowa bohaterka, którą zapamiętałam. Taka dla mnie bohaterka, taki mój ulubiony typ postaci, ponieważ ona jest taka i błyskotliwa na swój sposób, inteligentna i zabawna. Ona wie, jak odpowiedzieć w różnych sytuacjach, wie, jak się zachować, nawet jeżeli się myli. I powiedziałabym, że w ogóle postacie Jane Austen są bardzo dobrze dopracowane i wyróżniają się na tle innych. Wiadomo, że niektóre są bardzo przerysowane też w taki właśnie satyryczny sposób, ale to im właśnie dodaje tego charakteru i prowadzi do tego, że robią się właśnie takie specyficzne. Tak więc dla mnie Lizzie Bennet jest taką wyjątkową bohaterką i myślę, że do Dumy i Uprzedzenia wrócę jeszcze nieraz. Była jedna bohaterka, której nie lubiłem, Ofelia. I teraz druga bohaterka, której może nie do końca nie lubiłem, ale jednak jako całość książka no, nie przypadła mi do gustu. I jest to książka Sekretne życie. Nie. Sekretne życie? Adilabu, tak? Nie. Ej, kurczę, nie wiem. Nie, tak. Nie, tak? Niewidzialne życie Adilabu. Niewidzialne, tak. Sekretne życie, okej. Okay. Tak, Niewidzialne życie Adilaru i sama właśnie główna bohaterka Adilaru jest dla mnie taka troszeczkę wyjątkowa, bo ja nie spotkałem się z bohaterem w książce, który zostałby obdarzony jakąś taką klątwą, która aż tak wpływałaby na jego życie. Marta tu mi wyskoczyła z Faustem jakąś jeszcze inną lekturą szkolną, której ja nie przeczytałem. I tak, dla mnie ta Adi jest właśnie wyjątkowa pod tym względem. Jej życie jest bardzo mocno uzależnione od tej klątwy. No, gdyby nie ta klątwa, to życie na pewno by się tak nie potoczyło. Tu mogę chyba powiedzieć, że właśnie przez tą klątwę tej naszej Adi nikt nie zapamiętuje. I ona... Wow, ale ty ją zapamiętałeś. No, a właśnie, ja ją zapamiętałem. Kurczę, jednak coś. Ale to wiesz, to pod koniec książki tam. Dobra, ja nie wiem, bo nie czytałam, ale... To dobrze. Przeczytaj. Tak, i ta bohaterka idzie przez to życie, taka właśnie zapomniana, nigdy nie pamięta. Mamy tutaj to też takie cierpienie pokazane, że jednak samotność nie jest taka dobra, jak może niektórym mogłoby się wydawać. No i też ona się tak jakby trochę zmienia przez tą całą książkę. No ale raczej tą taką główną wyjątkowością to jest ta jej klątwa i i zmiana życia przez tą klątwę. Okej. Okay. To jak już przy nielubionych bohaterach jesteśmy, to ja przejdę do Scarlett O'Hara z Przeminęło z wiatrem. No to jest na pewno taka bohaterka, do której mam takie ambiwalentne odczucia, bo ona jest i ambitna, ale jednocześnie potrafi być okrutna i dążyć po trupach do celu, że tak powiem. Jest też moim zdaniem zapatrzona w siebie, przez długi czas nie widzi innych osób, jest zapatrzona właśnie w czubek własnego nosa i stawia siebie i swoje szczęście w centrum. Jeśli trzeba, to umie się poświęcić. No i też dzięki niej mamy ten słynny frazes "pomyślę o tym jutro". Tak, jak ja wiele razy sobie powinnam tak mówić, bo też tak mam. Więc właśnie Scarlett jest bohaterką, która zapadła mi w pamięć
I mimo, że nie pałam do niej sympatią, to uważam ją za wyjątkową postać, zwłaszcza za kobietę, która poradziła sobie właśnie w czasach wojny secesyjnej, mimo tych trudności. Więc tak, Scarlett. I właściwie to miałam już kończyć, ale przypomniałam sobie też o jednej postaci z baśniowej trylogii Zimowej Nocy. O Morozko. To jest dla mnie, bo na początku myślałam, że może bym dała Wasię jako wyjątkową postać, ale nie. Wasia nie jest tak wyjątkowa jak Morozko. I ja o Morozko Wam nie będę nic mówić. Po prostu zakończę na tym, że to jest wyjątkowa postać. Bo też on się tak naprawdę więcej się pojawia w końcówce pierwszego tomu. I to jest właśnie taka postać, której chcielibyśmy więcej, ale Katrin Arden ją nam tak dawkuje. I to jest dla mnie cudowne. No, później mamy już troszeczkę więcej w tych kolejnych tomach. No mamy, ale właśnie to nie jest aż tak dużo. To jest takie i dawkowane. On nie jest tam takim typowym, wiesz. Wiem, o co ci chodzi, no. Tak. Więc tak, Morozko jest najlepszy. No i chyba skończymy na tym. Tak, ja już nikogo więcej nie wybrałem. No właśnie, to był nasz subiektywny wybór wyjątkowych bohaterów. Jakby się uparł, to każdy bohater jest w pewnym stopniu wyjątkowy. Ja jeszcze myślałam o Rin z Wojen Maków, ale tutaj przeczytałam tylko jeden tom, więc też się za bardzo o niej nie chciałam wypowiadać. Bo to jest też taka bohaterka, właśnie słyszałam przez wielu nielubiona. Zresztą ja po pierwszym tomie też jej nie lubię. No ale dobra, moglibyśmy się jeszcze rozgadywać po tych poszczególnych bohaterach. No a to był ten nasz subiektywny ich wybór. Możecie Wy oczywiście pisać, jacy bohaterowie dla Was są wyjątkowi. Może nam też polecić jakąś książkę dzięki temu. A teraz się z Wami żegnamy i dziękujemy za oglądanie. Jeśli film Wam się spodobał, koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie nasz kanał. My się z Wami żegnamy.